Dwa, jeden, znów. Cześć, siemanko, witam was w 8 odcinku z mojej najlepszej serii aktualnie na kanale Until Dawn. Jest, nie możesz tego zrobić! Ale on to zrobił. Tak, kurwa, ale peta. Do gry przygotowałem sobie dzisiaj soczek kapi, który koi i uspokaja moje zmysły. Bebzon mi wyjebał już od tego żarcia. W poprzednim odcinku macie przypomnionko, co się działo. Powinniśmy poszukać reszty. Mike i Jess poszli się bzykać, cholera wie gdzie. Sam też wzięło. To jest w schronisku. Długo chcesz dyskutować? Chodźmy już. I historia toczy się dalej. Wieża przeciwpożarowa. Chuj wie o co chodzi. Boję się w chuj. Aha, tu były te jelenie, pamiętam. Nie wiem. The fucking jeleń. Attack of the fucking jeleń, chuj. Zemsta, szósty rozdział, bardzo fajnie. 5 godzin do świtu. Co teraz zrobisz? Kurwa. Co teraz zrobisz? Nie wiem, nie wiem! Uspokój się. To tylko jeleń. Chcą się przyjrzeć. Nie, 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 matko, chcą nas krzywdzić. Utkaj pizdę. Chodź tu, kurwo, za mną. Chodź tu, kurwo! Czemu ona stoi? Jaka pojebana! Dobrze, że tego nie zrobiłem, bym mnie zajebał. Chodź tu, kranko, szybko. Uratowałem mu życie, ja pierdolę, tak to by nas zajebały. Pierwsza dobra decyzja, którą podjąłem w tej grze. Ale już się muszę uspokoić, już mam ręce mokre, już się spociłem. O, sorry. Ale kurwa, Cliff Barton, lecimy. Teraz to ją. Czemu się wróciła? O Jezu, czemu się ona obraca? Na dupconka czeka, patrz. Jeśli uda nam się kogoś złapać przez radio, powiemy, że potrzebujemy pomocy. No a co chcesz gadać? Co będziemy robić w tym czasie? Halo, co tam? Schroniska i zbierzemy wszystkich. O Boże, tylko nie tam. Nie lepiej zostać tutaj, wiesz, na wypadek, gdyby ktoś chciał się z nami skontaktować. Przede wszystkim musimy odpalić to radio. Ogólnie mój zmysł psychologiczny źle mnie poinformował w tym czasie, bo myślałem, że Matt pierwszy zginie. I... Dlaczego nie mogę tu bliżej podejść? Może tu jakiś totem leży? Ale daje po oczach! Co ty nie powiesz? Nic nie widzę! Co to jest? To tylko zwykła lampa. Zapewne jest czujnikiem ruchu. Na czujkę, no. Pa, tu jest... Wiedziałem, że jakiś totem tu będzie, za chuja. Pa. Podnoś to. Taki łubu-dubu, łuki-tyki. Jakiś kurwa średniowieczny. Się zjebałem. Było słychać błąkanie. Pomocy. Chris będzie... Ale jebie. Się zjebałem. Chris będzie miał spluwę. Czy nie uważacie, że ten siekierem powinien być pierwszy? Po co z latarką? Tu jest w miarę jasno jest. Kuleżanko, cofnij się. Wiki-tiki! Ale kurwa jazda. Dobra. Jakaś dziura. Co, ta drobka trzeba, co? Pa. Tam będzie chłop z cegłami i jej na głowę i chuj, i ona umiera. Ja bym tak zrobił. Ja miałem co tego psychopaty, na pewno bym... śmieszkował się z tych chłopów, nie? Hołiki tyki. O kurwa, czemu on tam siekierę zostawił? Jakiś głupi jest.
Oj, niepotrzebnie. Kurwa. Czubku. Co ona? Ale się patrzyła, to było straszne. Już się plułem, pa. No logicznie, że psychopata zabezpieczył takie miejsce właśnie, jakim jest ta wieża, tak? Czemu tak wieje do cholery? Już prawie jesteśmy. Chodź, Matt. Czekam na niego, bo kurwa. On spadnie. W totemie w przepowiedni było, że on spadnie, kurwa. Nie wiem skąd. Kto to zamknął? No właśnie tam. Ktoś tam kurwa jest, no kto to zamknął od góry? To jest logiczne chyba, nie? Chodź, Matt. Dobra. Pa, po pupki się klepie, ty. Zamknął się i chuj. Wszystko okej? Tak. No to ruchamy się. I chuj, się rozbiera ją dupcy. Dobra, jest. Co? Ulf, kiwa się do wieży. Okej, czyli nie ma prądu? O, jest prąd. Patrz, jaki kurwa za mnie hydraulik od prądu. Hydraulik od prądu, zapisz sobie to. Zapisz to. Pistolet. No zajebiście. Dobrze w chuj. O, psychopata, kurwa. Psychopata. No. Idziemy dalej, obejdziemy tą budkę, zobaczymy. Czemu on poszedł w drugą stronę? Kurwa, spadniesz. Chodź tu. O! To jest on. Czemu on tędy szedł? Kurwa, ma ty bażancie zajebany. Górę. Jest radio, pa. Włączcie radio Wolna Europa. Zajebiście, znalazłam. Okej, no to pół dla Mata i Emily. Ciekawe, jak on tam wejdzie. Zamknęli tą budę, nie? Chodź. Zamknęli tą. No chodź tu, kurwa. Tu szafeczka, patrz. Oby się odbija. Muszę się ukoić z mojej zmysły. Jak one kurwa? To jest opis ich, dobra. Wybacz, Hanna się nie zna. Jak ona kurwa nie żyje? Kurwa, no kręcę. Jest. Halo? Jest tam kto? Halo? Proszę, odezwij się, jeśli nas słyszysz. Potrzebujemy pomocy. Odbiór, odbiór. Kurde. Halo? O, dzięki Bogu. Proszę, potrzebujemy pomocy. Halo, czy ktoś próbuje nawiązać łączność? Tu nie. Posterunek Straży Parku Narodowego w hrabstwie Blackwood. Sygnał jest bardzo słaby. Proszę mówić wyraźniej i powoli. Odbiór. Proszę, błagam, proszę, pomóżcie nam! Utknęliśmy na górze Blackwood, a w okolicy grasuje psychopata! Jeśli mnie słychać, proszę powtórzyć zgłoszenie. Nie jestem w stanie zrozumieć ani słowa. Potrzebujemy pomocy! Halo? Proszę podać swoje imię. Odbiór.
to ci imię? O Boże, dobrze. Tutaj... Nazywam się Emily. Halo? Nie słyszę wyraźnie. Proszę powtórzyć. Odbiór. Jesteśmy na Burze Blachu przy schronisku narciarskim. W okolicy grasuje morderca i zabił już jednego z naszych znajomych. Boże, błagam, pomóżcie nam, błagam! Czujnik ruchu coś wygrał. Pewnie zasrniele. Przyjąłem, proszę pani. Proszę zachować spokój i pozostać na miejscu. Ślemy po was helikoptery, gdy znowu uspokoi się pogoda. Dobra. Kurwa, weź już nie pierdol, tylko taruj tą płytę w ziemi. Zablokujcie szafką tu albo coś. Mówiłem! Mówiłem! Kurwa, on tą wieżę rozdupcy, kurwa nie! Oko mi sędzi, bo mi zawiało oko. Ole kurwa Wiksa! Znalazł na nich sposób, patrz. No wypierdalacie się! Ale zajebacy cami. Trzymaj się. Kurwa, bądź! Nie! Proszę, nie! Ale przecież to było nisko! Ja pierdolę, przecież to nie... Już spadli z niskiej wysokości. Do kopalni się wjebali, zobacz. Ruchanko ci się zabiło chyba. Cholera! Ale głęboka jest ta kopalnia! Matt, musisz coś zrobić, to teraz! Na co ty czekasz? Myślę! Daj mi się skupić! Nie myśl, idioto, tylko zabierz mnie... I za tego idiotę, kurwa, lądujesz tam w tym. Kurwa, głupia. Jesteś denerwowana, musisz się uspokoić. Wszystko będzie dobrze. A, przestań gadać, żegam ty! I koniec! Przestań na mnie wrzeszczeć i pozwól mi działać, okej? Okay? No tak, jasne. Nie śmiesz się, przecież ja się stąd nigdzie nie wybieram. Do piekła, kurwo. To tylko każesz, księżniczko. No to teraz zabierz mnie z tej cholernej wieży, błagam, Matt, zrób coś, tylko szybko proszę. No wespnij się, kurwa. Chuj ci w pizdę. Uwaga, będę skakał. Matt, Boże! Chwila, myślę, jak się do ciebie dostać. Po prostu mnie stąd wyciągnij, debilu! Za debila, kurwo, leżysz. Jeszcze raz, kurwa, skaczę w tamto miejsce. Chuj ci na matkę i ujebać ci ojca po chapie. Pocisnami. Nie będzie mi cisnęła szlaufa, kurwa. Nie
było jej na górze? Nie wiem, nie widziałem jej. Musiała chyba zejść na dół. Ja też jej nie widziałam. Szukają tej pipki. To się stało naprawdę? Kurde, no co się tutaj dzieje? Kurwa, czekaj, to źle, że patrz. No co to zdjęcie? Chris, chcę tylko powiedzieć, to co się stało w szopie. Wiem, jakie to dla ciebie ciężkie. Byliście z Joshem przyjaciółmi. Ashley, przestań. Nie, ja muszę to powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję, że uratowałeś mi życie. Gałka zrobiona, będzie jej mięknie. Nie mogę pozwolić, żeby coś ci się stało. Nie tobie. Aż w porządku. I love you. Tak, tylko... Całuj ją, kurwa. Ja wiem, że byliście z Joshem kumplami, Chris. Znajdźmy sam. W tej chwili to jest najważniejsze. No ale, oj Boże! Ashley, ej, przestań, okej? Okay? Nie chcę teraz myśleć o tym, co się stało. Chris! To! To jest znowu! To! Ale to powalone. Kurwa, przestańcie. No. O! Kurwa! Czekaj chwilę. Czy też to widziałeś? A czy co widziałem? No to, Chris, to! Jak jest znowu to? To taki prześwitujący kształt, coś jak duch. O rany. Przysięgam! Czemu nie chcesz mi wierzyć? Mówię, że go widziałam, tak? To nic nie znaczy? Przeszliśmy prawdziwe piekło, okej? Okay? Twój mózg jest usmażony. Mój to już w ogóle. Nie ufam nawet temu, co sam widzę. Nie, mylisz się. Widziałam go i jestem tego pewna, Chris. Dobrze, już dobrze. Może... Faktycznie coś widziałaś. Próbujmy zachować spokój. Odbije nam tutaj, czy co? To już ostatnie miejsce, w którym może być sam. A może pójdziemy poszukać pozostałych, co? A jeśli sam nas potrzebuje? Jeśli ma kłopoty? O Boże! Ratuj sam, będziesz od dwa dupcąka. Dwa. No. Chodźmy. No kurwa, ja chodźmy się! Chłopie, same się drzwi otworzyły do najgłębszej piwnicy w tej grze, a ty tam mówisz, chodźmy. Nie wierzę w chłopa. Kurwa ściana. Już tu gra. Co było? A, koń na biegunach! Potraciłaś to, nie? Nie! Chyba nie, to znaczy nie wiem. Jezu, czemu to wszystko zrobiło się takie straszne? Same z siebie zapalają się świece, zatrzaskują się drzwi i jeszcze... Naprawdę, chyba doszukujesz się drugiego dna tam, gdzie go nie ma. Nie mów mi, że nie widziałeś tej białej, prześwitującej sylwetki, która nas minęła. Może mamy zwidy? Nie mam żadnych zwidów. Wiesz, ja też sporo widziałem. Widziałem, co się stało z Joshem. To w tym momencie jakoś bardziej mnie martwi. To jest straszna gra. Wiem. Wiem. Wiesz, co mnie martwi najbardziej? Gdzie do cholery wcięło sam? Co się z nią stało? Tak, John, to ona też mogła zginąć. Nie mów tak. Proszę, Chris. O, to biegłanie. Co to kurwa jest? Nie ma klamki.
Nie ma klamki na ziemi? Kurwa, gdzie teraz iść? Już odcinek długo trwa. Co? Nie widziałeś go? Nie. Pokapił się na telefon, parubo. Twitujesz sobie? Hashtag lato za nami pierdolony duch. Aż uspokój się, okej? Okay? Tu nie ma żadnego ducha. A miał nogi brudne. Czemu miałby być? Podbija ci przez to, co stało się z Joshem. Nie słuchasz mnie, tam był duch. Widziałam go, wyglądał jak Hanna. Rozumiesz, jak Hanna? Przepraszam, co? Czy może jak Beth? Jezu, aż. Co, myślisz, że śledzą nas od zakończenia seansu? Nie wiem, możliwe. Nie śledzą, rozumiesz? Bo duchy nie istnieją, kapujesz? Okej, okay, to kto z nami rozmawiał podczas seansu, Chris? Nie wiem. Jak to się stało? Jak obraz? Może tak sobie odpaść ze ściany? No odpadł. Klucz. O Boże! Tam! Patrz tam! Chyba nie powiesz... Nie widział tego? To jest... Też to widzisz? Nie wiem, ja tylko... To jest jakieś wariactwo. Chris, to pokazuje nam drogę. No. To pokazuje wam drogę, tak. Ten duch jest przyjazny. Chodź, kurwa, mam klucz, szybko. Padło? Zobacz, patrz, Chris. Widać coś przez okno. Co widać? Małe meble? Nie! Jakąś scenę z lalkami. O kurwa! Ta? Patrz, ten klucz. Chyba pasuje, mówiłam ci, ten duch nam pomaga. Zaraz, chwila, tu chodzi? Moment, co tu się dzieje? Boże, przypomina. Więcej niż przypomina, to my. Chowamy się przed Hanna, to zeszły rok. Ale to jest takie dokładne, siedzę tam, gdzie siedziałam, ma tak samo. No ktoś to ustawił, kto też tam był. Albo to coś, co nas obserwowało. Że to jest jakieś ostrzeżenie, ktoś to tu zostawił, żeby sobie zrobić z nas jaja. Ale jaja. To musi być duch. Chce nam powiedzieć, że to ten psychol zabił Hannę i Beth. Myślę, że to ten skurwiel próbuje nam zrobić wodę z mózgu. Ale po co miałby to tu zostawić, Chris? Chce nam przekazać, że nas wszystkich wykończy. Ona się rusza! Będą tu razem, na tym szczycie. Będzie naprawdę cudownie. Kominek, gorące kąpiele i super słodki Mike. Tak się cieszę, że spędzę z nim czas. Nie mogę tego czytać. To takie smutne, Chris. Odłóż ten dziennik, wpis, dokończymy odcinek. Co to było? Stamtąd. Te drzwi się otworzyły, które są... które były zamknięte. Pierdolę, to kończę grę. Dziękuję, że byłeś, dzięki, że byłeś. Ale zajebałem tym ścianę. Pozdro. Ja pierdolę. Brawiało mi oko, mam czerwone oko. Elo.